No i słuchajcie, dobiliśmy do centrum. Jak widzicie, ciąg dalszy ładnych zabudowań, które zobaczycie na przebitkach zdjęciowych, na osobnym filmiku, tak jak zawsze to robiłam. Natomiast my dobiłam z mami do centrum, zabytkowego centrum. Jest tu naprawdę bardzo pięknie, słuchajcie. Być może sobie tutaj zjemy potem jakiś obiad, co jest bardzo możliwe. Natomiast zobaczcie, jak to pięknie wygląda wszystko. Zobaczcie. Osnabrück. Zobaczcie, ratusz miejski. W połączeniu z przepięknym kościołem. I zobaczcie dalej. Charakterystyczne, piękne starówki. Zabudowania. Zobaczcie. Spróbujemy się przebić tak, żeby wam pokazać ładne zarysy bez słońca, które tutaj bardzo się przebija. Zobaczcie. Zobaczcie. Spróbuję do was się dostać specjalnie na sam środek. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Znaczy, muszę wam powiedzieć, że rzeczywiście to wygląda wszystko jak miasto, które było tak naprawdę biskupstwem. I to bardzo widać, bo styl zabudowań z dominantą kościoła, z dominantą królów, z dominantą. Właściwie to jest taka dominanta, która była obecna przy większości biskupstw, które no, nawet tak jak teraz są bardzo powiązane z polityką, więc tutaj nic się nie zmienia. Słuchajcie, spróbujemy sobie wejść do kościoła ewangelicko-luterańskiego, ponieważ tutaj jest ewangelicko-luterański. Zobaczymy, czy jest możliwe zwiedzenie go w środku, czy wiąże się to też z dodatkową opłatą, co bardzo często się tutaj zdarzało. Myślę, że można wejść, słuchajcie, bez opłaty. Oczywiście dezynfekujemy ręce. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Momencie. Widzicie? Już zostałam. No i dobrze, idziemy dalej. Jestem już w maseczce, więc dźwięk może być trochę stłumiony. Zobaczcie, bardzo piękny kościół zachowany, udostępniony, z krzyżem. Teoretycznie w podobnym stylu jest teraz krzyż franciszkański. Natomiast my jesteśmy w kościele ewangelickim, przypominam. I zobaczcie. Jest to bardzo piękny kościół. No i słuchajcie, jesteśmy w kościele katolickim tym razem, co widać po zdobieniach, wykończeniach. Niedawno było jakieś nabożeństwo, zdaje mi się, chyba chrzest, bo byli ludzie z gromnicami. Kościół jest bardzo piękny, słuchajcie. Prawdopodobnie stary klasztor.
tak jak widzicie, przygotowania, bo zdemontują się, więc za chwilę będzie reszta, demontaż reszty. I zobaczcie, jak to ładnie wygląda. W starym stylu macie trzy warstwy. Przed ołtarzem ołtarz i wyżej jest stricte presbiterium. Także pulpit słowa macie z przodu. Ołtarz, pulpit wprowadzenia, nawy kanoników. Tak jak tutaj widać, zobaczcie. Zobaczcie, dziedziniec zakonny. Krużganki. W środku prawdopodobnie zmarli zakonnicy bądź biskupi, nie wiem do końca. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Zobaczcie. To jest właśnie domeną klasztorów. Słuchajcie, że bardzo często w środku są spacerowe takie miejsca do spaceru i bardzo często jest to po prostu w środku i zarazem powiązane z bazyliką, z kościołem, tak jak tutaj, no tak jak przypuszczałam, słuchajcie, są to przełożonych domu zakonnego groby, czyli tutaj groby zakonników, tak jak widzicie. Profesor teologii biblijnej. Słuchajcie, naprawdę coś pięknego. A teraz nawet się przejdziemy, słuchajcie, w środku. Kawałek przejdziemy. Sorry. Zobaczcie, tam macie w tle samą bazylikę. Natomiast tutaj bardzo ładne miejsce widokowe. No dobra. No cześć. A co powiecie na obiadek w takim miejscu? Fajna lokacja, nie? Z widoczkiem na fajną starówkę. Ja zamówiłam sobie fajnego sznycla z nektarem. Jestem sobie w Markszanke. Zobaczcie, jak to wygląda. Oczywiście, jak wszędzie wypełniamy korona deklarację. Niestety jest to wszędzie konieczne. No ale powiem wam, że w ostatniej rundzie jestem miło zaskoczona. Naprawdę kapitalny klasztor udostępniony do zwiedzania z bazyliką, z kapitalnymi krużgankami w środku. Także to wszystko będzie do zobaczenia później, a na chwilę obecną po prostu posiedzimy jeszcze, zjemy i będziemy ogarniać. Dziękuję bardzo, do później. No to słuchajcie, co sobie ogarniamy. Pyszny sznycelek z talarkami ziemniaczanymi, z surówkami. Widzicie grzybki? Pyszna porcja, nie? Z nektarem bananowym. No, widoczek jest przy okazji też przedni. Posłuchajcie tego, jak fajnie dzwony zwierzy tutaj.
on jest niesamowity. Nadal na starówce, słuchajcie, powoli poruszamy się do domu, natomiast w tej chwili pokażę wam jeszcze jeden fajny motyw, który jest blisko starówki. Przejdziemy sobie pod biblioteką, ale powiem wam, to wrażenie jest niesamowite, tego rezonansu w rynku, no brzmi to pięknie, słuchajcie. Musicie to usłyszeć sami, tak naprawdę, bo no mówię, było coś wspaniałego. Zobaczcie. Bliziutko. Fontanna. Z jakimś wieszczem, który coś próbuje wieszczyć. Patrzcie, on sobie coś nam czyta. U stóp ma lwa. Jest coś pięknego. No słuchajcie, dzwon centralnie jest, tylko tu, nie? Tylko. Ale jednocześnie ustułowanie rynku, ustułowanie całości, słuchajcie, daje kapitalne echo. A tam w głębi, słuchajcie, odbywał się mój obiad dzisiejszy, mój lunch.